Czasami nawet wywołuje skandale, także w tej rozmowie mogą paść niecenzuralne słowa. Oczywiście ja będę się starał ograniczać takowe. Agnieszka Chylińska z ONA. Agnieszko, czy ty mnie chciałaś pocałować, jak tak... Wiesz, tak był taki moment, że chciałaś... Ach, wiesz. Ale nie, jednak... Wiesz, o tych skandalach, wiesz, bałam się. Ale ja muszę powiedzieć szczerze, że ty naprawdę bardzo się zmieniłaś i teraz mówię poważnie, wylaszczyłaś się. Czy to jest... Wylaszczyłam się, tak? Wylaszczyłaś się. Czy mogłabyś wyjaśnić, co to słowo właśnie, znaczy? Nie, to ty musisz. A, wiem, laska. Od laski. Lubisz w ogóle, jak mężczyźni mówią na ciebie laska? Nie. Z czym ci się to kojarzy? Laska mi się właśnie kojarzy z czymś męskim, powiem ci. Szczerze. Stąd moje pytanie. No ale to jest twój pomysł na to, żeby tak się odchudzić. Ile ty schudłaś? Nie? Odchudzić? No, Nie podejrzewasz mnie o to, że wiesz, mniej, że diety, wiesz, sałatki, nie, nic z tego. No to co ci tak służy? Co mi tak służy? Więcej myślisz, a mniej jesz. Aż znowu chciałam coś powiedzieć. Słuchaj, nie wiem, co mi tak służy. Nie, no to jak już chciałaś powiedzieć, to się nie krępuj. Co to takiego ci tak służy? No, jak myślisz, no? No wiesz, ja myślę o takich rzeczach, że... No, no więc widzisz. No. Ty też? No właśnie, bo to jest tak, że ty jesteś, jak sama powiedziałaś, w połowie mężczyzną, a lepiej by było, gdybyś była całym mężczyzną? Nie. W tej chwili już bardziej się jednak czujesz kobietą, bo od czasu, kiedy... Jak to dobrze wiesz, jak ja się czuję, kurwa. Nie, właśnie nie wiem, chcę się dowiedzieć, ale to było jakiś czas temu, kiedy tak powiedziałaś. Aha. I teraz chciałbym się dowiedzieć, czy coś się zmieniło. Na pewno się trochę zmieniło, bo wiesz, czas upływa i człowiek zauważa jakieś różne rzeczy. To głębokie było. To było głębokie, nie? Czas upływa. No dobra, ale generalnie to jest tak. Ja myślę, że jednak zrozumiałam najważniejszą rzecz, że jestem kobietą, będę nią, umrę nią. Nie mam zamiaru niczego zmieniać. Czy to dlatego, że zdecydowałaś, że teraz jesteś prawdziwą kobietą? Nie, nie zdecydowałam. Pokazałaś swoje tatuaże w okolicach klatki piersiowej. Co? Tak, mina nie taka. No przecież pokazałaś publicznie. No, więc pokazałam cycę, tak. Ale co, jesteś dumna z tego? Jak to było? Trudno cię było w ogóle namówić na taką sesję? Nie było żadnego problemu. Ja się nawet wręcz przyszyłam. Ty dopłaciłaś. Oczywiście dopłaciłaś. Nie, nic z tego. Nie. Po prostu było tak, że zaproponowano mi tę sesję, oprócz tego były inne dziewczyny, aktorki wśród nich. Ale chodziło bardziej o tatuaże, czy bardziej o piersi? Nie, chodziło o piersi. Chodziło o piersi, Czyli dałaś się spokojnie namówić i uważasz, że to jest absolutnie cool. Fajna sprawa, fajnie. Mhm. Jesteś zadowolona z tych zdjęć, jak zobaczyłaś, czy tak, tak było kilka zdjęć, rzeczywiście to, które finalnie zostało, było najlepsze, które się ukazało. Trochę mnie tak, wiesz, irytował ten fotograf, który mówił, bądź kobieca tak, wiesz. A ty mu powiedziałaś, bądź męski, tak. Ja myślę, że po prostu, wiesz, czymże jest kobiecość? Dla jednego to są rzęsy i czerwone szpilki, a dla drugiego to jest zupełnie co innego. Agnieszko, ty zapominasz kiedykolwiek swoje teksty, na przykład na koncercie? Tak. Powiem ci, że to... Jakie to jest uczucie? Straszne. Głupie, nie? Strasznie głupie uczucie i zawsze to się zdarza w momencie, kiedy śpiewam te znane numery, kiedy powiem sobie dość, drzwi, zawsze w takich momentach, bo już tak tyle razy już się to śpiewało, że wydaje mi się, że to jest takie super proste. I kiedyś była taka akcja, w Mielcu pamiętam. A wiesz, co się w Mielcu wyrabia? Nie. Samoloty, ale to kiedyś. To kiedyś. Słuchaj. Aha. Słuchaj, nie. Była taka akcja, że... Ale złośliwa jest, nie? Nie, a broń cię, Panie Boże. Co, broń cię? Znowu z tą lala. To wytniemy. Słuchaj, to wytniemy, dobra. Miałam być o Mielcu. No i wychodzimy, koncert, tralala, drzwi, ja już nie mogę zasnąć. I w tym momencie po prostu pustka. Pustka w głowie. Ja, ludzie, śpiewajcie, do nich obrazą, nie, zaczęli śpiewać i w ten sposób się uratowałam, po prostu zapomniałam tekst. Dobrze, skoro o tekstach mowa, to ja proponuję małą próbkę i dokonamy takiej prawdziwej analizy twoich tekstów, jeśli oczywiście nie masz nic przeciwko. Proszę. Lecimy, analiza. No to nie mój tekst jest. Mój brat na telewizji. Twój brat? Tak, jest na telewizji. Twój tekst? Tak. Czy warto by,
znowu mógł. Kiedyś tam puste lato z obcym za rękę szłam, a później gwałcił mnie. Kłamałam, dobrze mi. Twój tekst? Tak, tak. On mówił, patrz, jak razem pięknie nam. Ja na to nie, 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 nie mogę dać ci siebie. Ładne teksty, muszę pochwalić. Pierwszy, jak powiedziałaś, pierwszy nie był Waldek Tkaczyk, to? Waldek Tkaczyk, to odcinamy się od Waldka Tkaczyka tym razem. Mhm. A drugie, no pozostałe to tak, z płyty. Następne teksty są twoje. No to jak jest z tym gwałceniem? Już co pominiemy tam, czy warto było szaleć, bo to jest jasne i przechodzimy od razu. Jak z gwałceniem? To gwałcenie się interesuje. Znaczy, bardzo. Wiesz, mnie jak mnie, ale powiedzmy, aha, że ja tu już za stary jestem na te rzeczy. Mhm. Ale chciałbym się dowiedzieć, wiesz, jak ludzie według ciebie odbierają takie teksty? Słuchaj, jest pewne niebezpieczeństwo, że... że właśnie ludzie interpretują sobie teksty bardzo bezpośrednio. Czyli po prostu kiedyś tam w puste lato z obcym za rękę szłam, a później gwałcił mnie, czyli po prostu szłam. Że ja to szłam, ciebie dotyczy, jak? Tak. Ja szłam i on mnie gwałcił. I ludzie mówią, Boże, są było kilka takich sytuacji, kiedy to spotykałam właśnie fanów zespołu. Mówią, Boże, i jak ty potem zgwałcenie? Ja mówię, okej, okay, w porządku. Czy te przeżycia były naprawdę jakąś, wiesz, jakimś twoim doświadczeniem, czy to jest po prostu zmyślone wszystko? To znaczy, powiem ci, że myślę, że trudno by mi było później się z tego wytłumaczyć, gdyby to było o mnie. To byłaby jednak zbyt duże otworzenie się, gdybym ja dokładnie pisała, że to ja i mnie gwałcił. Mnie jeszcze nikt nie gwałcił. Jezus Maria, to jak coś gwałciciela zobaczą, to będzie straszne. Ale, myślisz, że się to nie zasadzam, o to chodzi. Tak. Czekaj, bo chcę wytłumaczyć, co z tym gwałceniem. Proszę. Z tym gwałceniem to jest tak, że gwałcić to nie tylko w tym sensie, że bierzesz babę, rozumiesz, i tam ona nie chce, a ty jedziesz ją. To w ogóle nie ten klimat, tylko po prostu chodzi o to, że można gwałcić kogoś psychicznie, w ten sposób, że... Znęcać. Okej, tak? Jakaś dziewczyna oddaje się facetowi, mówi, w porządku, fajnie, będzie fajnie. Po czym on robi to z nią. Ona czuje się po prostu brudna, taka, wiesz, właśnie zgwałcona. A później spotkanie z tego, to jest kłamałam, dobrze mi. Czyli mówię, okej, fajnie było, a tak naprawdę czuję, że to był gwałt. Gwałt na moim ja. Nie na mojej waginie, tylko na moim ja. Co to znaczy waginowo? Nie chcę, żeby to było na tej zasadzie, że wiesz, Helińska coś napisała i teraz mówi, że nie. Nie, owszem. Ja znam ludzi, ja znam sytuacje, w których ludzie się często znajdują. I powiem ci, że konkretnie poznałam taką sytuację z tym, że ja byłam jakby obserwatorem tego. Czyli ja widziałam, jak on ją gwałci generalnie. I opisałam to. No cóż, współczuję akurat takich przeżyć. No więc właśnie. Ale skoro twierdzisz, że teksty nie do końca ciebie dotyczą, to ja mam pytanie, czy twoje tatuaże są prawdziwe? Tak, i mnie dotyczą. Tak, tak. Jeżeli pozwolisz, ja tutaj mam specjalnie przygotowany zestaw. Gdzieś tutaj powinno być napisane. Proszę. Proszę. O, tutaj jest nawet bacik. Proszę. Ale widzę, że już od razu odsłoniłaś. Tak, już wiem, że tak powiem. Dobrze, słuchajcie, czyli robimy teraz próbę, czy Agnieszka Chylińska tak naprawdę te tatuaże... I sprawdzę, że to jest prawdziwy. Uwaga. Okay. Potwierdzasz autentyczność. Tak, zgadza się. Robimy smaru maru. Czy kamera to rejestruje? Smaru maru. Zaczynamy od ręki. Gdzie jedziemy wyżej? Proszę cię bardzo. O kurde, tego nie widziałem. Słuchajcie, no. Trochę schodzi, ale to chyba nie jest nie, kurz. Weź kurczę, co za dziadko. Słuchajcie. Jest prawdą, że Agnieszka Chylińska ma autentyczne tatuaże. Ale co to jest? Powiedz mi, ty myślisz, że na przykład tatuaże mogą jakoś... pomóc twojej karierze, czy raczej to jest kwestia psychiczna? O co tutaj chodzi z tymi tatuażami? Dlaczego ty sobie... Bo zdaje się, że coraz więcej jest tych tatuaży. Tak, jest coraz więcej. Powiem ci, że to trudno jest wytłumaczyć coś takiego. Dlaczego ktoś, nie wiem, farbuje sobie włosy na jakiś tam kolor? Dlaczego ktoś nosi kolczyk, a go nie nosi? To jest na tej zasadzie. Ja po prostu zawsze chciałam mieć tatuaż. Mało tego, zawsze miałam problemy z biżuterią. Zawsze chciałam nosić jakiś amulet, coś takiego. No ale teraz trochę się pojawiło takich rzeczy. Tak, trochę noszę takich rzeczy, ale mam ciągle duży niedosyt. Istotny problem. Ja się gubię. Gubię po prostu pierścionki. Na trasie na przykład jakiś jeden hotel tutaj zostawiam, gdzieś później nie mogę tego znaleźć. I to boli.
I to boli. A ten pierścionek, który tutaj masz, tak, to jest pierścionek zaręczynowy, czy... Nie, 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 zaręczynowego nie mam na sobie. Ale w ogóle masz takowy? Tak, mam. Czyli jesteś po zaręczynach. No, jestem zaręczona. Jesteś zaręczona. Tak. A czy twój narzeczony, już można powiedzieć śmiało, bo to jest chłopak, który pracuje w twojej firmie płytowej. Tak jest. Krzysztof ma na imię, nie będziemy zdradzali nazwiska, żeby później go telefonami nie męczyli, prawda? Aha, aha. To kiedyś ślub. Słuchaj. Tak, słucham. Słuchaj, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, rozumiem. Ale jest w planach przewidziane, rozumiem. Po zaręczynach nastąpi ten tradycyjny moment, kiedy... Tradycyjny moment. Kiedy będzie ślub. Agnieszko, powiedzmy sobie szczerze, ty masz wrzody na dwunastnicy. Tak. I do tej pory cię męczą. Trochę mniej, powiem ci. Tak? Mniej. Tak. Ale co, rzeczywiście prawdą jest to, że... Bo ty sama twierdziłaś, że te wrzody to były z powodu sytuacji w szkole, że tam nauczyciele cię wręczyli. No tak, to wtedy się zaczęło, tak. Wtedy się zaczęło. Aha. I do tej pory, no to już ile? 4-5 lat? Nie, no dłużej trochę. Ale teraz powiem ci, że jest lepiej. A mimo wszystko przyjmiesz prezent od wampira? Prezent od wampira? No. Czekaj, niech się zastanowię. No dobra, no. Uwaga, wyciągam. To nie jest reklama żadnej firmy. To jest tak po prostu, żebyś się dobrze czuła. O, tu. Jesteś wzruszona? W ogóle boli mnie aż żołądek. Dzięki. Bardzo proszę. Siadaj, jeszcze nie koniec rozmowy. Nie, ale dziękuję za teraz, prawie. Teraz dopiero się, wiesz, jakby zacznie ta ostra część. Oczywiście wszyscy dziennikarze, podejrzewam, maglowali cię po tym słynnym rozdaniu Fryderyku w ubiegłym roku. Nie, nawet nie o to chodzi. Ja bym chciała, żebyś ty powiedziała... Ty pamiętasz dokładnie, jak brzmiały twoje słowa? Tak. Mogłabyś zacytować tutaj? No ale przecież wszyscy wiedzą, co powiedziałam. No ale załóżmy, że ktoś nie wiedział. Ja mam w tym ukryty cel. Słuchaj, to był genialny moment. No, nie chcę jeszcze raz... Rozumiem, nie chcesz psuć splendoru tamtej chwili. Tak. Niemniej jednak padły tam słowa po angielsku. Czy mogłabyś przetłumaczyć je na polski i powiedzieć, jak to jest po polsku? Słuchaj, tłumaczenie nie odda tego, co czułam, wiesz, i to zbyt proste, wiesz, powiedzieć dokładnie, przetłumaczyć dokładnie, co to znaczy. Ja myślę, że to jest kwestia po prostu hasła, wiesz. Poza tym mówmy się... Bo teraz dosyć abstrakcyjna, wiesz, w tym momencie rozmowa. Musisz sobie zdać sprawę z tego, ile osób w Polsce zna język angielski. Tak. Ja rozumiem, do czego dążę. Chcę ci wytłumaczyć też jedną rzecz, że są takie słowa jak trip, jak fuck you, fuck off, które generalnie wśród młodych ludzi, mówię o Polsce, traktowane są w zasadzie dobra, na razie, to fuck off, wiesz, na tej, jeżeli kogoś nie lubisz, mówisz fuck off, po prostu, fuck off, na tej zasadzie. I to wtedy o to mi chodziło z tymi nauczycielami. Ja powiem ci szczerze, że wychodząc tam i odbierając wraz z zespołem na tą nagrodę, pomyślałam sobie, że powiem coś na takiej zasadzie, że chciałam podziękować temu i temu, a wszystkim frajerom, którzy we mnie nie wierzyli, chcę powiedzieć fuck off. Ale kiedy już to trzymałam w ręku, trzymałam Fryderyka, pomyślałam sobie, kurczę, przecież ja właściwie wiem, kto tak naprawdę był takim głównym frajerem w moim życiu i kto we mnie nie wierzył. I przypomniałam sobie, wiesz, przez sekundę te wszystkie momenty w szkole, wiesz, to... Ale jednak to był ktoś z nauczycieli, tak? Ktoś, kto tak naprawdę ci dopiął. Tak. Nie, no kilku zdecydowanie. I wiesz, i pomyślałam sobie, kurczę, nie będę szczera wobec siebie, wiesz. Skoro powiem, a frajerom, to są frajerzy. I to szanuję w ostatniej sekundzie, że nie, to są nauczyciele. Rozumiem. Ja tutaj miałem przygotowany dowcip na tą okazję, dlatego że właśnie chciałem usłyszeć to tłumaczenie, no i w końcu usłyszałem, co to znaczy to fuck off. Dowcip jest następujący. James Bond wchodzi do kawiarni, restauracji, pubu, patrzy, piękna dziewczyna przy stoliku. No więc podchodzi i mówi do niej... A, znam to. Ale mów. Sorry. I mówi do niej tak. My name is Bond. James Bond. A dziewczyna co odpowiada? Nie, no mów. No przecież znasz. No mów, no. A dziewczyna odpowiada. My name is off. Fuck off. Dominika. Agnieszko, ty zawsze, podobno w szkole, próbowałaś prosić nauczycieli o to, żeby oni ci stawiali lepsze oceny, niż by to wynikało z swoich odpowiedzi. Tak. Czy to jest, prawda? Tak jest. Ale jak to wyglądało? Ty podchodziłaś do takiej nauczycielki? Słuchaj, bo właśnie to jest jedna rzecz, której sobie nie mogę wybaczyć i której żałuję. Strasznie żałuję, wiesz, jak sobie to przypomnę. Upodliłaś się. Dokładnie się upodliłam, wiesz. Szczyt największej wiochy w ogóle, jaka istnieje. To było dokładnie to, co wtedy zrobiłam. To był taki koszmarny, wiesz, poniedziałek. Przychodzę do szkoły. Nikt nie lubi poniedziałku, no.
No ale to był w ogóle koszmarny poniedziałek. Pierwsze trzy lekcje. Chemia, matma, biologia. No i na chemii... Na chemii ja przygotowałam się, odpowiedziałam. Ona, a babka mówi do mnie, słuchaj, postawię ci mierną wtedy, kiedy inni nauczyciele ci też postawią. Ja mówię, no dobra, okej, w porządku. Później była matma, facet matmy w ogóle nie chciał mnie pytać, dobra, okej. I później była ta biologia. Jakieś tam klasówki, znowu chylińska jedynka, w porządku. I ja sobie pomyślałam, kurczę, może poprosić, nie poprosić. No i podchodzę po raz pierwszy, pani profesor, może jednak, ja tutaj widzi pani festiwal, la 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 la, nie, nie, nie. I tego sobie nie mogę wybaczyć, ja się po prostu rozbeczałam. Kumasz, po prostu się rozbeczałam jak ostatni frajer, wiesz. Znaczy, tutaj ta kobieca część twojej natury przeważyła. Znaczy, powiem ci w ten sposób, płakać można i nawet trzeba, wiesz, ale nie w momencie takim, kiedy naprawdę okazujesz taką swoją przegraną, tą swoją bezsilność. Ja płakałam dlatego, ponieważ czułam, że wtedy miało to dla mnie jakieś znaczenie. Ja nie miałam jeszcze wtedy przed sobą kariery czy czegoś takiego. Ja naprawdę chciałam zdać i może nie do końca się starałam, ale wiesz, kurczę, to był straszny moment i tego sobie nie mogę wybaczyć. Zamiast po prostu, wiesz, zagryźć się w sobie i być cicho i powiedzieć, okej, nie chcę mnie przepuścić, a ja po prostu, wiesz... A ty zdziadowałaś. No ale na szczęście teraz dokonałaś oczyszczenia publicznego, także... Tak, wiesz, myślę, czuję się lepiej. Wychodzisz na prostą. No. Coś tutaj jest w tej kozetce takiego, że jak się ludzie trochę spowiadają. Na przykład Paweł Kukiz, wiesz, tak samo wyspowiadał się ze swoich małych grzeszków i nagle powiedział, tak, też czuję się lepiej. No widzisz, no. Naszym gościem była osoba, która w tej chwili śpiewała do wilków. Dobrze powiedziałem? Do wilków jedna druga, nie? Tak, tak. Agnieszka Chylińska. Dziękuję.